Witam serdecznie, to jest czwartkowy Wieczorny Ekspres, a dzisiaj Państwa i moimi gośćmi w studiu Super Ekspresu są Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość, witamy serdecznie. Dzień dobry, Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska, witamy. Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Również i Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja, witamy również serdecznie. Dzień dobry. I na początek może zobaczmy nagranie. Zacznijmy od szokującego w ogóle nagrania, do którego dotarliśmy. Dotarł Super Ekspres z nocnej imprezy w hotelu sejmowym. O Grzegorzu Braunie śpiewali m.in. posłowie Kamil Bortniczuk i Dariusz Matecki. Posłuchajmy, zobaczmy. No właśnie, no i jak państwo komentują to nagranie nasze, do którego dotarliśmy? Czy powinny się takie sceny w ogóle odbywać w hotelu sejmowym? Może pan były minister edukacji Przemysław Czarnek? Pewnie ktoś miał jakieś imieniny. Ja pierwszy raz słyszę taką piosenkę, to ciekawa piosenka w ogóle, bardzo popularnie z Grzegorz Braun po ostatnich grudniowych jeszcze wydarzeniach. Nawet z piosenki oni śpiewają w Sejmie. Pewnie nie. No. Nie przychodził pan o drugiej w nocy przypadkiem tamtędy? Mieszkam w hotelu sejmowym, na ostatnim piętrze do mnie mało rzeczy dociera. Czy nie słyszał pan? Na szczęście. Nie słyszał pan tego. Na szczęście. Takiej piosenki pierwszy raz słyszę. Dzisiaj o drugiej w nocy, nie? Czyli dobrze spał pan. Dobrze spałem. Pani poseł Agnieszka Pomaska, coś pani słyszała? Ja nie mieszkam w hotelu poselskim. Chyba na szczęście jednak, bo bym się pewnie nie wyspała, ale... Nie znam okoliczności i szczerze mówiąc nie do końca rozumiem tekst, co tam było, czy to było... Czy był pozytywnym, czy negatywnym bohaterem Grzegorz Braun? To był o Grzegorz Braun. Kto zgasić świecę, tak będzie umiał, śpiewali młodzi posłowie. Więc patrzę na pana... Żartu trochę średni, przyznam. Pan marszałek Krzysztof Bosak, jak pan komentuje? Czy to są właściwe sceny w hotelu sejmowym? No to potwierdza nasze informacje, że posłowie PiS-u, którzy byli zmuszani, żeby z powodu tej akcji grudniowej głosować za moim odwołaniem, tak naprawdę wcale nie chcieli głosować. I teraz widać, że nieoficjalnie Grzegorz Braun się stał tam idolem, a publicznie krytykowali. Także, nie wiem, moim zdaniem... Nie głosowaliśmy, panie marszałku, natomiast... za pańskim odwołaniem, tak jak... Ale żałuję, że nie głosowali posłowie przeciw, tylko posłowie wyciągnęli karty. No. Lepiej wyciągnąć karty, niż głosować za moim odwołaniem, natomiast jeszcze fajnie, gdyby głosowali posłowie PiS-u przeciw wnioskowi Lewicy. No, na pewno lepiej unikać hipokryzji. Natomiast ja myślę, że z hotelem poselskim, tak jak z Las Vegas, co się dzieje w hotelu poselskim, zostaje w hotelu poselskim. Nie zostało. To, że ktoś to nagrał i puszcza do internetu. Ale interweniowała Straż Marszałkowska. Tak? Pan marszałek może coś wie więcej. Nic dzisiaj na prezydium ani na konwencie nie było o tym rozmowy, także była to chyba jakaś taka bardzo, bardzo malutka interwencyjka. Skuteczna. Albo w hotelu poselskim mieszka kilkuset posłów z całej Polski, zjeżdżają się na kilka dni i różne rzeczy tam się dzieją, ale nie dochodzi tam do żadnych spektakularnych wydarzeń. Takich jak słyszeliśmy z historii na przykład, bo w historiach w hotelu sejmowego rzeczywiście tak, no były większe. Jest długa i ciekawa. Dobrze, to więcej możecie przeczytać na naszych stronach internetowych Super Ekspresu o całym zdarzeniu. Właśnie tutaj widzimy fragmenty i w jutrzejszym wydaniu też papierowym Super Ekspresu. I właśnie, mamy dla was też sondę. Czy posłowie powinni imprezować w hotelu sejmowym? Proszę zadać pytanie, czy powinni śpiewać? Również śpiewać. Grzegorzu Braunie. Tak, to może Krzysztof Bosak teraz odpowiada. Czy posłowie powinni imprezować w hotelu sejmowym? Czy to powinno być zabronione? A może jakoś karane? Ja myślę, że wszyscy są ludźmi. No jeżeli z umiarem i po godzinach, to ja nie widzę osobiście problemu. Kiedyś pijaństwo było... Ale druga w nocy, panie marszałku, o 9 rano sejm... Jeżeli komuś przeszkadzali, to nie powinni. Ale jeżeli nie przeszkadzali, to by nie robił tego dramatu. Natomiast jak ktoś tam doniósł, no to być może komuś przeszkadzali. Pani poseł Agnieszka Pomaska, to samo pytanie z sądy. Warto przestrzegać ciszy nocnej, żeby Straż Marszałkowska nie musiała interweniować. No widać, że posłowie opozycji chyba zawsze mają trochę więcej czasu jednak. I Przemysław Czarnek. Proszę państwa, hotel poselski jest domem poselskim, tak się zresztą on nazywa oficjalnie, dom poselski, w którym mieszkają posłowie i po prostu wiodą normalne życie. Też się zgadzam, że nie powinno się przesadzać. Mhm. Dobrze, to przejdźmy do innego tematu, do paktu migracyjnego. Wczoraj Parlament Europejski przeforsował pakt migracyjny i pierwsze pytanie do pana posła Przemysława Czarnka. Pochwali pan premiera Tuska za to, że sprzeciwił się rozwiązaniom Brukseli, czy nie? Ja go będę trzymał za słowa, aczkolwiek premier Tusk jest winien temu, co się dzieje w Europie, bo jeszcze jak był tam przez 5 lat
jako ten tak zwany prezydent Unii Europejskiej, sam zresztą mówił, że odpowiadał za politykę migracyjną i to wówczas ta polityka migracyjna przybrała takie kształty, że dzisiaj, proszę Państwa, na przykład w mieście Forlì, które jest mniej więcej wielkości Zamościa, powiedzmy, 70-tysięcznym, na północy Włoch, chociaż we Włoszech nie jest najgorzej, nie jest tak źle jak we Francji, w Belgii czy w Szwecji, miejsce w przedszkolach normalnych, prowadzonych normalnie, a nie po muzułmańsku, można znaleźć tylko na obrzeżach miasta. W centrum już nie, więc to tylko pokazuje, do czego zmierza Europa i trzeba się po prostu temu przeciwstawić. Pana premiera Tuska będę trzymał za słowo, choć mleko rozlał już wcześniej. Pani poseł Pomaska? Przecież te negocjacje dotyczące paktu migracyjnego trwały głównie za rządów PiS, więc byłabym bardzo ostrożna w kwestii odpowiedzialności. Deklaracja pana premiera Tuska jest jasna. Nikt chyba też nie ma wątpliwości, jak ważne dzisiaj są kwestie nie tylko bezpieczeństwa, ale też zachowania pewnej równowagi. No my wzięliśmy na siebie obowiązek, ciężar w jakimś sensie, czy odpowiedzialność za naszych wschodnich sąsiadów i myślę, że tutaj będzie zrozumienie na poziomie unijnym. Jesteśmy teraz państwem frontowym i większość krajów Unii to rozumie, chociaż oczywiście perspektywa krajów południowych jest inna. Oni też nie zawsze rozumieją polską sytuację, jeśli chodzi o relacje z Rosją, o sytuację za naszą wschodnią granicą, więc warto rzeczywiście, żeby ten przepływ informacji w dwie strony między północą a południem Europy był właściwie zachowany. A jest pani zdziwiona tym, że część europosłów, głównie lewicy, no, zagłosowała inaczej niż PSL Platforma w Brukseli? No, każdy podejmuje indywidualnie decyzje. Rozumiem, że też w ramach grup politycznych i ja mogę tylko ocenić, czy jakby znam historię i decyzję, która zapadła w ramach grupy, do której my należymy, czyli EPP i naszych europosłów. I Krzysztof Bosak. Czy wydaje mi się, że postawa jednak polityków związanych z obozem rządzącym jest niejednoznaczna, to znaczy wielu europosłów głosowało za tym, to byli także europosłowie, którzy startowali z list współtworzonych przez Platformę Obywatelską, czyli list Koalicji Europejskiej. I myślę, że to bardzo słabo, natomiast to nie jest żadnym zaskoczeniem. Życzę też politykom Platformy, żeby wytrwali w tym swoim nowym antyimigracyjnym nastawieniu także po eurowyborach, natomiast obawiam się, że to jest tylko gra przed eurowyborami, bo przecież pamiętamy wcześniej, że nie mieli takiego nastawienia. To znaczy europosłowie, posłowie i politycy Platformy, ale też innych partii uginają się pod nastrojami społecznymi. I nastroje społeczne w Polsce są takie, że Polacy widzą, co się dzieje w innych państwach europejskich i nie chcą tego w Polsce. Nie chcemy, żeby Unia Europejska zasiedlała nam nasz kraj nielegalnymi imigrantami i zmuszała nas do nadania im azylu. Europejski pakiet azylu i migracji, poza tym, że tworzy system dystrybucji imigrantów po Europie, ma na celu ujednolicać przepisy azylowe. My potrzebujemy dokładnie czegoś przeciwnego. Potrzebujemy tego, co było obiecane Polsce, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, czyli że każde państwo prowadzi swoją politykę azylową, każde państwo prowadzi swoją politykę migracyjną, że strzeżemy swoich granic zewnętrznych. I Polska, jeżeli chodzi o solidarność europejską, to może ją okazać w ten sposób, żeby innym narodom pomóc strzec granic Europy, bo w tym mamy doświadczenie, i pomóc przełamywać barierę poprawności politycznej, bo na przykład we Włoszech jest ogromna bariera poprawności politycznej, żeby użyć siły, żeby nie dopuszczać do lądowania tych trat, tych statków, tych pontonów. U nich po prostu to zaszło tak daleko, że mają inwazję na swoich plażach i po prostu ich służby nie mogą użyć broni, nie mogą nic. Widać, że jeżeli się używa siły, to tamuje się ruch nielegalnie migracyjny, co widzimy w tej chwili na granicy z Białorusią. Widać też, że nawet poprawni politycy potrafią pójść po rozum do głowy, jeżeli zobaczą, że to działa, że to jest skuteczne. Przecież politycy... Sugeruje pan Donalda Tuska tutaj? Sugeruje po rozum do głowy? Przede wszystkim posłów młodszego pokolenia Platformy, którzy tam biegali z reklamówką i przeszkadzali Straży Granicznej, a w tej chwili są za tym, żeby Straż Graniczna robiła swoją robotę i już nie biegają z reklamówką. Czyli nastąpiło otrzeźwienie i przejście na pozycje bliższe polskiej racji stanu. I to samo mogłoby się wydarzyć w innych państwach europejskich, gdyby nie Bruksela, która forsuje złą politykę. I my powinniśmy tą politykę zbojkotować, zlekceważyć jako nie mającą podstaw traktatowych. Przypomnę, że oni
nie mają prostych podstaw traktatowych do zrobienia tego paktu, więc robią to, zdaje się, na podstawie przepisów o kryzysach. Tylko co to za kryzys, który ma być permanentny? Oni tam przyjęli, że minimum 30 tysięcy co roku będziemy robić dystrybucję, ale nie przyjęli ile maksimum. Dobrze, to ja zapytam. Co więcej, ten pakt migracyjny jest kolejnym zielonym światłem dla mafii przewożących tych migrantów przez basen Morza Śródziemnego i kolejny sygnał do tego, żeby znowu ci biedni ludzie tonęli w tych wodach Morza Śródziemnego, bo jak my robimy dodatkową relokację w Unii Europejskiej, to jest sygnał dla tych, którzy oczekują na przyjazd do Europy, że można dalej jechać, bo oni teraz będą nas rozmieszczać, warto rozumiem, i tak dalej. Wnioskuję, że chcecie mi powiedzieć, że PiS, Platforma, Konfederacja, jest jakiś konsensus, tak, w całej sprawie, czy nie? Jeśli rozmawiamy o polityce. To nie ma partii, tutaj siedzą Polacy, którzy chcą bronić swojego kraju. Nie, rozmawiamy o rozwiązaniach na poziomie europejskim. Można się jednak, można nie, ale jednak umówmy wspólnie. Się, nie, umówmy się, że pakt, o którym rozmawiamy, on nie jest, znaczy tam, to nie jest tak, że tam wszystkie zapisy są złe, no bo jakby generalna zasada, znaczy sama idea ochrony granic, wzmocnienia granic Unii Europejskiej, no to też jest coś, co do czego też wszyscy się zgadzamy, więc to nie jest tak, że... Ten pakt w tym nie pomoże. Ale to nie jest tak, że w tym pakcie jest tylko kwestia relokacji poruszona. To jest temat rzeczywiście najbardziej chyba tam kontrowersyjny, ale chyba się zgadzamy co do tego, że granice muszą być unijne chronione i tu wspólna polityka jest potrzebna, ale rzeczywiście wspólna polityka Wystarczy stosować taka, co do której wszyscy się zgadzamy, a my się z tą polityką na ten moment nie, czy na te rozwiązania, które teraz są, się po prostu nie zgadzamy. Gdyby Unia Europejska stosowała przepisy, które ma, to dawno by ten problem, w ogóle do tego problemu nie doszło. Tymczasem kraje, które stosowały te przepisy, na przykład Węgry, były torpedowane przez Brukselę i były krytykowane za to, że stosują przepisy dotyczące ochrony granic. No, sama Unia Europejska, sama Merkel, Tusk jeszcze wówczas, kiedy był tym tak zwanym prezydentem, Unii Europejskiej. Przypilnuje z całej sprawy. No, ale przez 5 lat tego nie pilnował, tylko naważył tego piwa. Ale kto był premierem? No chwileczkę. Premierem był pan Mateusz Morawiecki. I on się zajmował negocjacją. Premier Mateusz Morawiecki odpowiadał za politykę migracyjną Unii Europejskiej, czy ten tak zwany prezydent Unii Europejskiej, kapciowy Tuska? On był przedstawicielem rządu, który negocjował ten pakt. Jest zupełnie oczywiste, że przez 5 lat... Niech pani przypomni sobie z głowa Tuska. Ja odpowiadałem za politykę migracyjną. To on wspierał Merkel w tych całych działaniach. To oni wówczas naważyli piwa od 2000 mniej więcej 14 roku. I teraz to się rozlewa. I żeby to zatrzymać, to takie pakty migracyjne w ogóle nie powinny być przyjmowane, tylko powinny być przepisy, a nawet nie przepisy, powinny być przestrzegane przepisy, które dzisiaj istnieją i poprawiane te dotyczące ochrony granic zewnętrznych, które jest świętym obowiązkiem, ochrona granic zewnętrznych każdego państwa Unii Europejskiej. Ad vocem pani poseł czy marszałek Bosak? Znaczy, to wydaje mi się, że tutaj trochę się na siłę się spieramy. Jest stanowisko, jasne stanowisko rządu. Jasne stanowisko pana premiera Tuska. Rozumiem, że dla niektórych może być niewygodne to, że nie zgadzamy się na ten pakt, bo to był też taka siła napędowa, polityczna siła napędowa, zwłaszcza w wyborach w 2015 roku. To straszenie imigrantami no, poszło też w bardzo złą stronę, to chyba pan poseł przyzna. Mieliśmy do czynienia z różnymi, też pamiętamy te różne spoty, różne obrazki pana, konferencje prasowe, pana Ziobry ze zwierzętami. No. Proszę państwa, 15-krotnie więcej gwałtów na kobietach we Francji czy w Niemczech i to są gwałty, które pochodzą głównie od tych, którzy są przybyszami z tamtych stron. Kobiety nie mogą normalnie wychodzić w Hamburgu czy w Dortmundzie wieczorem na ulicę. Jeszcze raz powtarzam, we Włoszech, gdzie jest lepiej, nie można znaleźć normalnego przedszkola w stosunkowo niewielkim mieście na północy Włoch. Czy chcecie państwo naprawdę? To nie jest straszenie, to jest pokazywanie realiów Europy dzisiejszej, która przestaje tak naprawdę. Nie, ale problemem dzisiaj dla was politycznym jest to, że nie możecie straszyć imigrantami, bo popieracie politykę premiera Donalda Tuska w tej sprawie. My nie straszymy, my pokazujemy... Nie, żałujecie, że nie możecie straszyć. Teraz marszałek Bosak. To ja się tu odróżnię. To było straszenie i to straszenie było bardzo słuszne. My nie możemy popadać w jakiś szantaż poprawności politycznej, że nie wolno się bać, nie wolno straszyć. Jak coś jest złego, coś nam zagraża, to strach jest zdrową reakcją. Pokazywanie czegoś, co jest groźne, wywołuje strach i to jest zdrowy mechanizm demokracji. Ta poprawność polityczna, że nie wolno pokazać czegoś, co nas straszy, to jest jakiś kompletny idiotyzm. Tak samo jak poprawność polityczna polegająca na tym, że nie wolno pokazać spotu wyborczego z bandą agresywnych, kolorowych imigrantów, dlatego, że to będzie rasizm albo, że ktoś nas oskarży o ksenofobię. No i co z tego? My mamy przede wszystkim obronić swój kraj, a nie się przejmować, że ktoś nas o coś oskarży. Gdybyśmy postępowali w ten sposób, to się znajdziemy w tym miejscu, co są Niemcy,
Niemcy, czy to są Francuzi, czy to są Austriacy, że dziewczyny z rodzin europejskich, chrześcijańskich na przedmieściach zakładają na wszelki wypadek na włosy chustę, po to, żeby ich ktoś nie zaczepiał, jak chcą wrócić do domu późnym popołudniem czy wieczorem. I to się dzieje w całkiem niezłych dzielnicach Wiednia w tej chwili. My tego nie chcemy. Nie chcemy, żeby nam bandy wyrostków wchodziły do kościołów i sikały po to, żeby pokazać wyższość islamu nad chrześcijaństwem. Nie chcemy, żeby nam zniknęły psy z naszych dzielnic, dlatego że muzułmanie będą uważali, że one są haram. Jest jeszcze dużo innych rzeczy, których nie chcemy. I jak tego wszystkiego nie chcemy, to musimy dostosować swoją politykę. Ja się nie zgadzam z panią poseł Agnieszką Pomaską, że mamy ujednolicić politykę ochrony granic, centralizować ją w Unii Europejskiej, bo jak to zrobimy, to będą za to odpowiadać poprawni politycznie ludzie, niezdolni lub w ogóle niechętni ochronie granic. Przecież duża część eurokratów chce, żeby granice Europy otworzyć, a nie zamknąć. W związku z czym nam nie wolno zeuropeizować ochrony polityki ochrony granic. Nam trzeba otrzymać tą politykę na poziomie państw członkowskich. Gdyby ten nieszczęsny Frontex zarządzał ochroną granicy Polski z Białorusią, to byśmy mieli korytarz migracyjny przez Polskę. Dokładnie tak by to wyglądało. Mielibyśmy dokładnie taką przestępczość, jak oni mają. I od strażników granicznych, od Polaków, którzy pracują we Frontexie. Takie są realia. Także zejdźmy na ziemię. Albo ochronimy swój kraj sami, albo będziemy mieli te same problemy, co na Zachodzie. Najgorsze, co w Stanach Zjednoczonych. Jest to, że to wszystko, o czym mówi pan marszałek Bosak, nie stało się w ciągu 100 lat, tylko stało się w ciągu zaledwie 15 lat. Dobrze, kończąc wątek paktu. A w zasadzie 10 ostatnich. Jeszcze, to nasila się w sposób niebywały. Ten pakt, tylko to jeszcze to wzmocni. Agnieszka Pomaska puentuje. Podkreślę. Donald Tusk ma jasne stanowisko i teraz widzę, że jest taka tendencja na szukanie dziury w całym. Ja nie mam wątpliwości, że granice nie tylko Polski, granice Unii Europejskiej muszą być chronione. I to nie jest kwestia, czy to mają być ujednolicone przepisy, czy zapisy, czy nie. Tylko, że to, co się dzieje na granicy całej Unii Europejskiej, dotyczy Polski. I zasada bierz albo płacz. I mówienie, że my tylko sami nikogo nie potrzebujemy, jest, to widzimy to chociażby w sytuacji u naszej wschodniej granicy, że to jest założenie błędne, bo są momenty, w których my potrzebujemy pomocy, potrzebujemy wsparcia, dlatego jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jakie to momenty? Żeby nie mieć w Unii Europejskiej osamotnionym. Ale jakie mamy wsparcie, jeśli chodzi o ochronę granic z Unii Europejskiej? Ale ja nie mówię w tym momencie nie mówię o ochronie granic, tylko gdy wybuchła wojna, to sami zwracaliśmy się i wy to robiliście do unijnych partnerów o wsparcie i pomoc i zrozumienie. Ukrainie, bo to jest interes wszystkich państw europejskich, żeby Rosja nie wygrała tej wojny. Myśmy mówili Niemcom, myśmy mówili Francuzom, myśmy mówili wszystkim innym w Unii Europejskiej, że nie mogą poprzestać na 5000 hełmów i mówić, że nas to nie obchodzi, bo w ciągu tygodnia Putin wygra z Ukrainą. Tak było i tak będzie, ale Unia Europejska nie dała nam żadnej pomocy realnej, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo. Dobrze, to szanowni państwo, wczoraj obchodziliśmy 14. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński mówił tak, to był zamach Putina, a co do udziału innych, to może to jeszcze jest przed nami, żebyśmy do końca o tym wiedzieli. Panie ministrze, co miał na myśli prezes, mówiąc udział innych? Miał na myśli przede wszystkim całą tą aferę dotyczącą podziału wizyt w 2010 roku w Katyniu, konszachtów z Putinem pana Tuska, wyjazdu wcześniejszego pana Tuska do Katynia i później całości organizacji konszachtów, tego... Konszachtów, tak? Nazywa to pan konszachtami, tak? Tuska z Putinem. Oczywiście, że tak. Całości później tego wszystkiego, co dotyczyło organizacji lotu. A przypominam, lot był zorganizowany przez 36. Pułk Lotnictwa Specjalnego, podległy ministrowi obrony narodowej Klichowi i premierowi Tuskowi. Za to nikt odpowiedzialności, nawet politycznej, nie poniósł. A to, że... Rządziliście 8 lat, prawda? A to, że wina... Rzeczywiście, co zrobiliście przez te 8 lat, jeśli chodzi o katastrofę? Rzeczywiście nie pociągnęliśmy do odpowiedzialności tych, co powinni być pociągnięci. Natomiast wyjaśniliśmy w 100%, że doszło do zamachu. To jest zupełnie oczywiste. Pani poseł Pomaska. No chciałam zobaczyć te dowody na zamach, bo mamy tak naprawdę kompromitującą komisję pana Macierewicza, który niczego nie wyjaśnił, który wydał miliony złotych na chociażby pocięcie czy zniszczenie drugiego samolotu. Ale jeśli chodzi o te słowa, to naprawdę niestosowne, panie pośle, co pan mówi o panie premierze Kaczyńskim, po panie premierze Tusku, bo ja pamiętam, jak po
tej katastrofie, to sam Jarosław Kaczyński zwracał się w ciepłych słowach do Rosjan, mówiąc: przyjaciele Rosjanie. Do Rosjan, wtedy, nie do Putina. I wtedy jakoś no, nie byliście tacy odważni, jak po 8 latach, kiedy oddaliście rządy. Mieliście 8 lat na to, żeby tę sprawę wyjaśnić. Komisja pana Macierewicza się po prostu skompromitowała, nie wyjaśniła niczego, nie ma żadnych zarzutów prokuratorskich, bo jeśli jest przestępstwo, zbrodnia, jakbyśmy tego nie nazywali, zamach, to pojawiają się zarzuty, sprawa trafia do sądu albo przed jakiś trybunał międzynarodowy, jeśli za granicą, można list gończy wystosować. Tu niczego takiego nie było. No, to była jakaś chucpa na polityczne zamówienie i też ta sprawa była przeciągana. Ta sprawa próby wyjaśnienia czegokolwiek, ponieważ niczego się nie udało, nie udało się udowodnić zamachu, w związku z tym ta sprawa była przeciągana. I gdyby na szczęście tak się nie stało, gdyby PiS znowu wygrał wybory, to by trwało to kolejne 4 lata, a może jeszcze kolejne 4 lata i wydalibyście kolejne kilkadziesiąt milionów złotych, żeby pan Macierewicz z pseudoekspertami bawili się za publiczne pieniądze, pokazując, jak wybuchają parówki, tnąc samoloty na kawałki. Dobrze, to krótko ad vocem pan minister Czarnek. Panie poseł, przypomnijmy naszym widzom, że zamach smoleński miał miejsce 10 kwietnia 2010 roku, wówczas, kiedy to wyście rządzili. Przypomnijmy, że to wyście oddali całość śledztwa Rosjanom. Przypomnijmy, że to Tusk ustawił Klicha, tylko tego drugiego, który był ekspertem do spraw katastrof lotniczych, który przyjechał z Moskwy po kilku dniach i pierwszy wywiad, jakiego udzielił, to powiedział, że to jest skandal, że nie ma żadnej współpracy z Rosją, że Rosja robi co chce, a my jej to oddajemy. Poszedł do Tuska na spotkanie, wyszedł i zaczął mówić zupełnie inaczej, jak ta papuga, która wychodzi z zamrażarki. Naprawdę, zrobiliście kogo wszystko. Kogo rozliczyliście z tego? Ja pani nie przeszkadzałem. Otóż, pani poseł, pan skutecznie zacieraliście wszystkie możliwe dowody i ślady, żeby tylko nie można było to rozliczyć. A jeśli pani chce zobaczyć, co się stało w Smoleńsku, proszę raz jeszcze przeanalizować dokładnie raport właśnie tych ekspertów pana Macierewicza. Wszystko jest wyjaśnione. Ja wiem, że dla was pseudo, dlatego że boicie się swojej odpowiedzialności za to, co rzeczywiście stało się w 2010 roku, a stała się rzecz okropna pod waszymi rządami. Dobrze, panie pan twierdzi, że są dowody na coś, co się stało. Pani się miał głos, dobrze? Dajmy marszałkowi Bosakowi teraz. Tak, marszałek mi pozwoli jeszcze jedno zdanie. Artykuł 146 punkt 4 ustęp 7 i 8 stanowi w Konstytucji, że za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne odpowiada rząd Rzeczypospolitej Polskiej. To, że nie zadbaliście o to bezpieczeństwo najwyższych funkcjonariuszy państwa polskiego, także z waszego ugrupowania, nie podlega dowodom żadnym, dlatego że stało się to, co się stało. Nigdzie się to nie działo. Osiem lat poseł, mieliście. Za chwilkę pani będzie, dobrze. I teraz marszałek Bosak. No właśnie, czy pan się zgadza? Roman Giertych udzielił wywiadu, w którym powiedział, że w imieniu rodziny oficera BOR-u złożyłem taki wniosek, Roman Giertych, tak, w kontekście przesłuchania prezesa Kaczyńskiego przy użyciu wariografu. Można sobie przesłuchiwać, kogo się chce, natomiast to już na mnie, moje zdanie, nic nie da. Zgadzam się tutaj z obojgiem moich przedmówców, to znaczy zabezpieczenie wizyty w Smoleńsku zostało totalnie spieprzone, w wyniku czego zginęła znaczna część elity państwowej, a następnie wyjaśnienie katastrofy zostało totalnie spieprzone, w wyniku czego do dzisiaj w społeczeństwie polskim nie mamy pewności, co tam się dokładnie stało. Do dziś nie mamy zwróconego wraku, nie mamy przesłuchanych Rosjan. Na poziomie prawa międzynarodowego to jest też spieprzone, przepraszam za słowa, ale tak trzeba powiedzieć. Po prostu w wyniku braku przygotowania państwa polskiego na taką awaryjną sytuację, bo to były oczywiście błędy konkretnych polityków i urzędników, ale też to był po prostu brak przewidywania, że taka awaryjna sytuacja, taka kryzysowa sytuacja może nastąpić. I my powinniśmy zamiast się o to kłócić, wyciągnąć z tego wnioski i zacząć badać, czy w tej chwili mamy przepisy i procedury w państwie na sytuacje kryzysowe i awaryjne. Załóżmy, że doszłoby jeszcze raz do czegoś takiego, czy w tej chwili jest jasne, kto podejmuje decyzje, kto jest specjalistą od traktatów, kto jest specjalistą od prawa. Czy mamy gotową ekipę w razie czego pod parą ludzi ze służb, nie wiem, lekarzy, żeby jechać, identyfikować ciała. Obawiam się, że gdyby doszło do jakiejś, nie daj Boże, kolejnej tego typu katastrofy, chaos mógłby być podobny, dlatego że politycy i w ogóle my wszyscy jako Polacy mamy krótką pamięć, mamy słabą niestety zdolność do takiego poprawiania instytucjonalnego swojego państwa, tylko jak jest kryzysowa sytuacja, wszyscy się jednoczymy, mobilizujemy, popadamy w emocje, a później zajmujemy się czym innym. I moim zdaniem nauka z tego
tego jest taka, że musimy wyciągnąć wnioski i podnosić jakość instytucjonalną naszego państwa, sprawdzać w czasie, który jest spokojny, czy mamy dobre regulacje prawne, czy procedury zarządzania kryzysowego testować od czasu do czasu, dbać o to, żebyśmy mieli dobre służby specjalne, dobrą dyplomację, żeby to byli ludzie asertywni, żeby nie było tak, że po prostu ktoś pojedzie do innego państwa, gdzie ma coś załatwiać i będzie komuś wierzył na słowo, będzie jakoś ogrywany. Przecież niektórzy urzędnicy państwowi związani także z Platformą i pełniący dzisiaj także wysokie funkcje w rządzie przepraszali później za to, że popełnili błędy przy identyfikacji ciał. I to trzeba przypomnieć. Niektórzy przepraszali. Dzisiaj pełnią wysokie funkcje państwowe, pełnili wtedy i przepraszali. Więc to nie jest tak, że wszyscy się uchylali od odpowiedzialności. Byli tacy, którzy mieli trochę honoru, przeprosili. Natomiast to jest mniejszość. Większość się próbowała wyłgać ze wszelkiej odpowiedzialności za tą sytuację. I myślę, że naprawdę w tej chwili już wyciąganie sobie nawzajem, kto tam bardziej zawinił, jest bez sensu, bo to nas nie prowadzi do żadnego konstruktywnego wniosku. A okładanie się w tej chwili w przemówieniach czy jakichś sugestiach medialnych pałką po głowie i rozgrywanie tego tematu w opinii publicznej, rozniecanie jakiejś negatywnej emocji, jest moim zdaniem szkodliwe. Dobrze, szacunek dla wszystkich ofiar tej nieszczęsnej katastrofy i na tym poprzestańmy. Pani poseł, czy pani sobie wyobraża wspólne obchodzenie, tak jak wczoraj mieliśmy oddzielne, prawda, państwowe i też opozycja, PiS oddzielnie upamiętniał ofiary katastrofy smoleńskiej. Czy pani sobie wyobraża, nie wiem, za rok czy za dwa, takie wspólne obchodzenie, oddawanie hołdu, czci pamięci ofiarom katastrofy, czy nie? No myślę, że dzisiaj trudno jest, czy trudno byłoby takie wspólne obchody zorganizować, czy żeby one się odbyły w sytuacji, w której ktoś kogoś oskarża o mord polityczny, czy o, nie wiem, ukrywanie zamachu, czy przykrywanie tego. To są oskarżenia, które ani nie mają żadnego potwierdzenia, było 8 lat na to, żeby to potwierdzić. Ja myślę, że tego 10 kwietnia co roku bardzo przykre jest to, że nie myślimy o rodzinach bliskich, którzy zginęli w katastrofie. Przecież na sali, nawet na sali sejmowej mamy, no chociażby dzisiaj ministrę Nowacką, która no na pewno i wiele innych osób co roku przeżywa atmosferę, wokół której te obchody się odbywają. Ja bym zachęcała do tego, żeby te obchody rzeczywiście były w trochę innej atmosferze, z szacunkiem do zmarłych, żebyśmy co roku nie wykorzystywali tego dnia do takich politycznych przepychanek. To była taka, i nadal jest, taka no, po prostu niewyobrażalna tragedia. Zwłaszcza słuchamy tych nazwisk po kolei. Znaliśmy przecież wiele z tych osób, to byli nasi przyjaciele i każde, oczywiście nie tylko tego 10 kwietnia, każda okazja, czy każdy moment, w którym wykorzystuje się tę tragedię do uprawiania polityki, jest takie przykre, niewłaściwe i to ja staram się nie wchodzić, jeśli nie muszę, w tego typu dyskusje. Pytanie do pana ministra. Ma pani świetną okazję. Już 10 maja będzie kolejna, chyba już 150. msza święta w katedrze świętego Jana w Warszawie. Katedra jest otwarta, można przyjść i tak jak pani powiedziała, pomyśleć o zmarłych. I niech pani nie zarzuca, że nie myślimy o rodzinach, bo rodziny tych właśnie, którzy tam zginęli pod Smoleńskiem, są i uczestniczą co miesiąc właśnie w tego rodzaju uroczystościach. Msza święta rano w kościele seminaryjnym o 8 jest dla wszystkich, można przejść. Msza święta wieczorem o 19 w Arkikatedrze Świętego Jana. Powtarzam, chyba 150 będzie, 149 będzie 10 maja. Że ksiądz proboszcz zapraszał, macie szansę. Ale ekshumacje wbrew rodzinom, to macie. To pani poseł, to macie szansę pani i dokładnie dokończyć. A wie pani, dlaczego ekshumacje były? Dlatego, że pani Kopacz do tego stopnia spieprzyła, jak powiedział pan marszałek, robotę w Moskwie, że nawet ale w trumnach, rozmawiamy że o nawet szacunku w trumnach do rodzin, ludzi, którzy zginęli, nie było wiadomo, pan, kto gdzie jest pochowany. Wie pani, naprawdę, to co zrobiliście wówczas... Nie pozwolili jej na identyfikację ciał w Polsce. I nie pozwoliliście na identyfikację ciał. I teraz pani mówi, że są ekshumacje. Muszą być, dlatego że ludzie nie wiedzieli, czy rzeczywiście są nad grobem, w którym pochowany jest ich rzeczywiście ojciec, pani poseł, czy ich matka. No. Teraz pani króciutko adwokat. Nie, ale już nie, ja nie mam naprawdę. Ja nie chodzę do kościoła, więc bardzo dziękuję za zaproszenie. W innym miejscu będę. Pani przyjść, szanowni państwo, szef prokuratorów badających katastrofę smoleńską przyznał, że żadna z opinii nie potwierdza teorii o wybuchu. Panie marszałku. Nie mam w tej sprawie nic do powiedzenia, ponieważ niestety przez 8 lat swoich rządów prokuratura kontrolowana przez ministra Ziobrę nie była uprzejma zapoznać nas z wynikami swojego już chyba
kilkunastoletniego postępowania w tej sprawie. No więc skoro jakby nie znam wyników postępowania prokuratorskiego, co ten zespół prokuratorski tam badał i co ustalił, to nie będę tego komentował. Natomiast jeżeli będę miał kiedyś na to jakikolwiek wpływ, to po prostu doprowadzę do upublicznienia dokumentów, które prokuratura wytworzyła, chyba że będzie to zagrażać polskiej racji stanu w jakiś sposób, o którym jeszcze nie wiem. Natomiast chciałem się odnieść do wcześniejszego wątku, czyli że wspólne upamiętnianie jest trudne. No tak, jest trudne, ale my politycy jesteśmy od tego, żeby robić trudne rzeczy, a nie żeby nie przychodzić w jakieś miejsce, bo nam będzie ciężko stać obok siebie. Więc ja uważam, że jest trochę lepiej jednak niż mówi pani poseł. Marszałek Hołownia zainicjował wspólne upamiętnienie wszystkich ofiar. Było trochę nieprzyjemnie, ale udało się. Upamiętniliśmy wspólnie w Sejmie wszystkie ofiary. Marszałek Hołownia zainicjował złożenie wieńców wspólne. No i są te wieńce w holu sejmowym przy tablicach złożone. W tym roku dostałem chyba po raz pierwszy od prezydenta Trzaskowskiego zaproszenie na wspólne upamiętnienie ofiar. No i okej. Okay. Janusza Palikota, który robił sobie jakieś skecze z tego i próbował na tym robić happeningi, już nie ma w polskiej polityce. To też jest fajne, że gość, który nie zachował powagi wobec śmierci, wypadł z polityki. Także nie przesadzajmy, że jest tak dramatycznie i źle. No a że od czasu do czasu politycy będą nawzajem mówić rzeczy dla siebie przykre, oskarżycielskie i z którymi się nie zgadzają, taka jest demokracja i tyle. Dobrze, przejdźmy do wyborów samorządowych, trzeciego naszego tematu. Panie ministrze, pytanie teraz do posła, do ministra Czarnka. No PiS wygrał, ale przegrał. Tracicie parę sejmików. Jak pan komentuje wyniki wyborów? Wie pan, mamy w sejmiku województwa lubelskiego 21 radnych, mieliśmy 18. Rządzimy... Ja wiem, że pan od tego zaczyna. 21 na 33. Ale... Rządzimy, po tych wyborach 7 kwietnia, rządzimy w 17 powiatach na 20 w województwie lubelskim. Zwiększyliśmy stan posiadania. W trzech następnych tworzymy koalicję, czyli jesteśmy rządzącymi we wszystkich. Ale nie macie powiatach. Zdolności koalicyjnej, nie, prawda? Nie mamy zdolności koalicyjnej, jak właśnie zawieraliśmy nawet dzisiaj koalicję w poszczególnych powiatach. Ale panie redaktorze, ja wiem, że jest wygodna śpiewka, że my nie mamy zdolności koalicyjnych. My w ogóle jesteśmy koalicyjnym ugrupowaniem. Pokazały to wybory parlamentarne, panie ministrze. No. Jeszcze raz panu powtarzam. Właśnie dzisiaj zawarta została kolejna koalicja na szczeblu powiatowym, gdzie będziemy współrządzić. Rozmawiamy bardzo intensywnie. My, chociaż nie potrzebujemy koalicjanta, mamy 21 na 33, rozmawiamy bardzo intensywnie z kolegami z Polskiego Stronnictwa Ludowego i naprawdę proszę chwilkę się uzbroić. A jak będzie na Podlasiu? Tam brakuje wam jednego głosu. Na Podlasiu mają koledzy z Konfederacji pana radnego Derhajło, który jest jedynym poza PiS-em, który może współtworzyć tą koalicję. Myślę, że w jakiejś perspektywie się dogadają. Na pewno nie są to łatwe rozmowy, bo Konfederacja nie jest łatwym partnerem do rozmów, ale ponoć Jacek, przyjemniejsze później efekty. Ponoć Jacek Sasin został oddelegowany przez prezesa Kaczyńskiego, żeby zmontował tamtą koalicję na Podlasiu. Jacek Sasin jest przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości na Podlasiu, w związku z tym siłą rzeczy to on tam te rozmowy prowadzi. Agnieszka Pomaska. Platforma wygrała, przegrała? No, bardzo ważny wątek pan redaktor poruszył, to znaczy zdolności, nawet nie tyle koalicyjne, co zdolności do dialogu, kompromisu, rozmowy. Koalicja Obywatelska lub koalicja 15 października będzie rządziła w większości województw. I no, tutaj tak naprawdę w większości miejsc zwiększyliśmy wynik wyborczy, czy podwyższyliśmy ten wynik wyborczy. Nawet taka ciekawa statystyka jest, jeśli chodzi o radnych powiatowych, plus 30%. Mamy więcej radnych powiatowych, chociaż oczywiście to na końcu trzeba patrzeć na sytuację w poszczególnych regionach, w poszczególnych województwach. Pan poseł mówił o Lubelszczyźnie, to ja może powiem o Pomorzu. Chociaż mamy bastiony. Tak, 20 radnych na 33. W Gdańsku, z którego ja pochodzę, gdzie też byłam radną przez kilka lat, 58% poparcia dla Koalicji Obywatelskiej i też samodzielna większość, 26 na 34 radnych. Ale muszę powiedzieć, że też w wielu rejonach, na Pomorzu przynajmniej, dokonała się swoista rewolucja w różnych kierunkach, ale rzeczywiście była tendencja na zmianę też tych wieloletnich prezydentów, czy wójtów, czy burmistrzów i jest trochę tych zaskakujących wyników, więc widać, że mieszkańcy polskich miast i miasteczek, wsi głosują bardzo świadomie, nie głosują w ciemno, nie głosują na nazwiska, które tylko na nazwiska, które znają albo gdzieś tam od wielu lat im się przewijają, tylko idą, mówią, kurczę, ten człowiek już wystarczy, już za długo, potrzebujemy zmiany
I takich wiele przykładów, pewnie nie tylko na Pomorzu, jest w całym kraju. Dobrze, i marszałek Bosak. Konfederacja, no cienko coś w tym wyniku. Przede wszystkim chciałbym zacząć od pogratulowania wszystkim, którzy zostali radnymi, niezależnie z której są opcji. Niech robią dobrą robotę i oby im się udało. Naprawdę kibicuję, bo to jakby wiele osób zostało pierwszy raz radnymi ze wszystkich partii. I oni teraz mogą potestować te wszystkie instrumenty, które wcześniej gdzieś tam coś czytali z gazet, jak to tam się, prawda, tą politykę lokalną robi. I później z kadry samorządowej, ludzi, którzy zostają samorządowcami, rekrutuje się też kadra polityki ogólnopolskiej. Wielu samorządowców zostaje później posłami. Dobrze, a liczył pan na wyższy wynik Konfederacji, bo czas chciałem, zgoni... życzyć wszystkim naprawdę dobrego tego rozwoju samorządowego, to pierwsza rzecz, taki wątek konstruktywny. Liczył na większy jednak. Jeżeli chodzi o nasz wynik, ja uważam, że wszyscy wiemy, że wybory samorządowe są bardzo trudne dla formacji mających nowych w Sejmie i mających mniejsze poparcie. My w tej polityce ogólnopolskiej jesteśmy od 5 lat jako Konfederacja. Obroniliśmy swój wynik sejmowy, co jest bardzo dużym osiągnięciem, dlatego że od 18 lat nikomu innemu się to nie udało. Wszystkie formacje, które weszły świeżo do parlamentu, wybiły sobie zęby na wyborach samorządowych. Nie przekraczały progu. Przypomnijmy, Kukiz miał w wyborach prezydenckich około 20%, w wyborach parlamentarnych koło tam 7 czy 8, w wyborach samorządowych nie zdobył żadnego radnego do sejmików i coś koło 5%. Palikot, Nowoczesna, to wszystko wyglądało podobnie, nie rejestrowali się nawet. Więc jesteśmy zadowoleni z mobilizacji naszych wyborców. Ona z badań Exit Poll wynika, że była na poziomie pozostałych formacji. Jesteśmy zadowoleni z tego, że ten wynik w procentach był nieco lepszy nawet niż do Sejmu. Jesteśmy zadowoleni z tego, że zdaje się 4 punkty procentowe wzrosło nasze poparcie wśród rolników, o 2 punkty procentowe wśród osób starszych, co nie jest naszą bazą. Panie marszałku, dobrze, a podlaski radny będzie rządził z PiS-em? Jesteśmy zadowoleni z tego, że w kilku sejmikach wojewódzkich mamy radnych, z czego wygląda, że od jednego może coś naprawdę zależeć. I nie wiem, co tam namawia się wydarzy. Namawia pan podlaskiego radnego? Dzisiaj się widziałem z panem Stanisławem Trechajło, no rozmawialiśmy co panu o sytuacji. Żeby szedł z PiS-em, czy nie? Że trzeba podejmować decyzje dobre dla społeczności lokalnej, zero partyjniactwa, 100% interesu lokalnego. Takie jest nasze podejście. Tak, będziemy powiem tak, będziemy na pewno rozmawiać ze wszystkimi. I to nie jest tak, że tam jest możliwy tylko jeden układ. Takiej odpowiedzi spodziewałem. Ja tylko przypomnę państwu, kto wygrał wybory. Otóż 34,3% poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, 30,5, 36% dla Platformy Obywatelskiej, dla wszystkich, którzy kończyli jakąkolwiek szkołę. 34,3% jest dużo większe od 30,6%. To jeszcze proszę powiedzieć, w ilu sejmikach rządzicie? No, jasne, tylko nie macie większości sejmików, prawda? Władzy w sejmikach. Nie mieliśmy nigdy, a uzyskaliśmy maksymalny wynik, najlepszy w historii, mimo że mieliśmy zmiażdżenie, a Tusk jeszcze przez miesiąc temu mówił, że zabiorą nam nawet Podkarpacie. No nie. Rządzimy bezwzględnie w 4 województwach. Mamy szansę rządzić w koalicji. Panie redaktorze, ja mam wielki apel. Porozmawiamy czasem nie o procentach, nie o liczbę radnych, a o wynikach, co w tych sejmikach w ogóle te zarządy wojewódzkie zrobiły. Przecież my o tym w ogóle nie mamy żadnej debaty. Jakie decyzje te zarządy wojewódzkie podejmują? To jest moim zdaniem najbardziej medialnie nieopisany szczebel samorządu, bo gminami, powiatami zajmuje się prasa lokalna. Polityką centralną, Sejmem, a nawet Unią Europejską zajmuje się media ogólnopolskie. A zarządami województw, ich polityką nie zajmuje się prawie nikt. Prawie nikt się na tym nie zna. Więc zróbmy o tym kiedyś program. To może zrobimy. Panie ministrze, pytanie do Przemysława Czarnka. Prezes Kaczyński mówił po wyborach o powstaniu Wielkiej Koalicji. Co miał na myśli? Miał na myśli między innymi to, co wydarzy się za 3 tygodnie. Koalicja wielu środowisk, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, niepodległościowych, suwerennościowych. Konfederacja miał na myśli? Konfederacja akurat w tym względzie ma dokładnie takie samo spojrzenie jak my. Różnimy się metodami, w moim przekonaniu. Natomiast dzisiaj zagrożenie dla... No my nigdy byśmy nie poparli europodatków. Czyli coś was dzieli jednak. Oczywiście, że inaczej bylibyśmy w jednej partii. Fit for 55, Europejski Zielony Ład. Natomiast, ale spokojniutko, no już powoli, no. Natomiast dzisiaj jest realne zagrożenie dla polskiej niepodległości i suwerenności polskiego narodu i to musi być przedmiotem koalicji wielu sił politycznych. Myślę, że także w przyszłości nas i Konfederacji. Dobrze, dzisiaj... Mogę się zgodzić z panem ministrem. Zgadzam się z panem ministrem, że mamy realne zagrożenie dla polskiej niepodległości w wyniku złej polityki rządu Morawieckiego, w wyniku złej polityki rządu PiS. Premier Morawiecki i PiS operował retoryką suwerennościową, a zgodził się na Fit for 55, Europejski Zielony Ład, Eurodług, Europodatki. Dzielny program. Zobowiązania KPO. Zielonego Ładu. To akurat z panem posłem Bosakiem się zgodzę, przecież to był program rolny PiSu. Suwerennościową maseczkę tworzy PiS, trzeba zdzierać.
Nigdy nasi jakby posłowie nie głosowali za jakimkolwiek nadmiar aktem, hipokryzji źle robi demokracji. Ładu w przeciwieństwie także do będziemy w tej kampanii do Parlamentu Europejskiego urealniać PiS, a jeżeli chodzi o Wielką Koalicję, którą Jarosław Kaczyński chce robić, to ja powiem, co to za Wielka Koalicja, bo wiem akurat. Proszę zdradzić. To ma być koalicja PiSu z wyborcami innych partii, których Jarosław chce przejąć. Jarosław Kaczyński, to się nie uda. Dzisiaj rozmawiałem z panem profesorem, takiego nie mówił. Dobrze, to ostatni temat w tej części, no kwestia aborcji. Dzisiaj gorący dzień w Sejmie. Paulina Henning-Kloska między innymi mówiła tak: niezależnie od tego, czy wypracujemy kompromis, czy nie, ustawa liberalizująca prawa aborcyjne zostanie zawetowana w Pałacu Prezydenckim. Patrzę na panią poseł Pomaskę. My robimy swoje. Dzisiaj odbyła się debata. Ale wierzy pani w to, że przejdzie któraś ustawa? No bo nawet Marek Sawicki mówi, że on nie poprze żadnej. No indywidualnie różni posłowie, różne posłanki mają wątpliwości, ale też zwrócę uwagę na to, że rzeczywiście niektóre kluby nie są jednolite. Koalicja Obywatelska nie ma tutaj problemu. Mamy jasne stanowisko. Na początku roku zgłosiliśmy, czy złożyliśmy w Sejmie do 12 projekt tygodnia. Ustawy liberalizacji prawa aborcyjnego do 12 tygodnia. Chcemy dać kobietom poczucie bezpieczeństwa, możliwość decydowania o swoim życiu. I sprawić, żeby aborcja jest dostępna. Była dostępna, jest dostępna, będzie dostępna, tylko nie w Polsce, w wielu krajach Unii Europejskiej. Kobiety, które na to stać, wyjeżdżają, kobiety, których na to nie stać, dzwonią do organizacji pozarządowych, które organizują im zabieg przerywania ciąży, czy po prostu wysyłają... Nie przerywają, tylko zakończenia. Wysyłają im za chwilę panu Szalek. Tabletki. Więc to jest taka hipokryzja ze strony tych, którzy uważają, że jak zakażą aborcji, to jej nie będzie. Nie, aborcja nie zniknie. Kobiety spotykają się z wieloma dramatami, a też trzeba powiedzieć o tym, że to nie jest tylko kwestia samej możliwości czy samego wyboru kobiety, bo te dramaty, które się działy w ostatnich latach w Polsce, one wynikały też ze strachu, który też rękami upolitycznionej prokuratury był wdrażany w życie, to znaczy lekarze bali się podejmować właściwe decyzje wtedy, kiedy mogło dochodzić do zagrożenia, czy dochodziło do zagrożenia życia kobiety. To nie decydowali się wtedy, kiedy nawet mogli na zabieg przerywania ciąży i chodzi o to, żeby kobietom dać możliwość. Ja tylko dopytam pani poseł, jakie znajdzie się konsensualne rozwiązanie w obrębie koalicji rządzącej w całej sprawie? Bo ja tego nie widzę. Ale ja myślę, że większość, czy znaczna część Sejmu, mam nadzieję, że większość, jest za tym, żeby zliberalizować obecne prawo, żeby dać kobiecie możliwość wyboru, poczucie bezpieczeństwa. No PSL trzecia droga. Takie jest, ale takie też jest, proszę zwrócić uwagę, jak pod wpływem tego, co się działo w Polsce przez ostatnie 8 lat, jak zmieniło się nastawienie społeczeństwa. Oczywiście, do tylko, że PSL trzecia droga do no, kwestii aborcji. Ale ja rozmawiałam z wieloma posłankami, zwłaszcza posłankami, chociaż posłami też trzeciej drogi. I tam jeśli będzie głosowanie nad samym projektem ustawy liberalizującym prawo aborcyjne w Polsce, to wiele posłanek, wielu posłów trzeciej drogi, wydaje mi się, że też z PSL-u są takie głosy, zagłosuje za takim projektem. I Krzysztof Bosak. Znaczy, ja tutaj panią poseł poprawiałem, bo mnie słusznie chyba poprawił redaktor Mazurek, że mówienie o przerywanie ciąży jest błędem, bo po tej przerwie nie ma powrotu do ciąży, to jest zakończenie ciąży. To taka drobna językowa poprawka, natomiast mówienie tu o jakiejś liberalizacji też jest nieporozumieniem. No, liberalizm polega na szacunku dla indywidualnych praw, a pierwszym prawem indywidualnym jest prawo do życia. Więc przepisy, które znoszą ochronę prawa do życia, są nieliberalne. To są przepisy barbarzyńskie, takie, niektórzy mówią o powrocie do średniowiecza, to jest raczej powrót do starożytności, przecież wtedy mieliśmy brak szacunku dla ludzkiego życia na tym poziomie, jaki proponują aborcjoniści. Każde życie zasługuje na szacunek. Jeżeli chcemy robić w tym zakresie jakieś kompromisy, moim zdaniem znosić ochronę prawną należałoby do osób dorosłych, bo są zdolne do samoobrony, natomiast dzieci w ostatniej kolejności, szczególnie dzieci nienarodzone. Propaganda środowisk proaborcyjnych opiera się oczywiście na fałszu, jak to zwykle z lewicą. Mam na myśli to, że obecnie mamy przecież przesłankę zdrowia życia kobiety i to co więcej, jest to przesłanka szalenie ogólna, to znaczy nie definiuje dokładnie o jaki zakres zagrożenia dla zdrowia chodzi. Przypomnijmy, że na podstawie tej przesłanki można w tej chwili zabić dziecko zdolne do życia poza organizmem mamy dzień przed porodem i to jest legalne. To jest nadużywane, jak się dowiadujemy z wywiadu z jedną z aborcjonistek zrobionego w ostatnich dniach. Więc tutaj jest pole do poprawy prawa, żeby po prostu chronić życie i chronić zdrowie.
zdrowie i dzieci, i mam. I moim zdaniem aborcjoniści niestety nie podjęli żadnego wysiłku na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej. Jak prawa mam były łamane w pandemii, czy i po niej, i przed nią, to się tym nie zajmują. Natomiast jeżeli przychodzi do tego, żeby móc bezkarnie zabijać dzieci, no to są pierwsi. To jest rodzaj jakiegoś obłędu i utraty po prostu pewnej moralnej wrażliwości. Nie wiem, jak można... zakładam, że część z tych ludzi, która to popiera, widziała dziecko na USG, być może widziała wcześniaka w inkubatorze, jak nie osobiście, to może na zdjęciach chociaż, czy na filmie. Nie wiem, jak można zgadzać się na to, żeby tak bezbronną istotę, tak bardzo podobną do nas, po prostu zabić. To jest dla mnie osobiście niepojęte, natomiast zdrowie i życie mam zawsze należy chronić. Jeżeli skutkiem ubocznym tej ochrony będzie śmierć dziecka, no to jest to skutek uboczny, ale żeby to stawiać jako cel i w centrum, niepojęte. I Przemysław Czarnek na koniec. Się zgadzam z panią poseł, że w Polsce aborcja była, jest i będzie. I ona jest. Kłamaliście państwo na tych strajkach niektórych kobiet. Nie tylko w Polsce, ja nie mówiłam tylko o Polsce. Nie, ja mówię o Polsce. Była, jest i będzie. Z dwóch powodów. Kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki i wówczas, kiedy ciąża pochodzi z czynu zabronionego, w szczególności z gwałtu. I to są przesłanki, które w Polsce obowiązują i nikt ich nie znosi. Natomiast nie zgadzamy się na to, że można zabijać dziecko tylko dlatego, że jest chore, albo tylko dlatego, że się nie podoba komuś, że to dziecko jest. Nie ma takiej możliwości. Każdy człowiek, tak jak mówi pan marszałek Głosak, ma prawo do życia na każdej fazie, w każdej fazie jego rozwoju. Potwierdzał to Trybunał Konstytucyjny w 1997 roku, potwierdził to również w 2020 roku, bo tak też stanowi, zgodnie z wymogami i standardami praw człowieka, polska konstytucja. Dzisiaj państwo z Platformy, dzisiaj państwo z Koalicji 13 Grudnia chcą łamać konstytucję. Tyle. Warto jeszcze dodać, że we wszystkich formacjach są posłowie, którzy się z tym nie zgadzają, tylko po prostu w Platformie Obywatelskiej, żeby kontynuować swoje kariery, muszą się w tej chwili z tym kryć. Panie marszałku, natomiast mam nadzieję, zachęcam że w głosowaniu tego, pokażą odwagę żeby i uwierzyć w rozum, mądrość kobiet tym bublom i dać im prawo do decydowania. Agnieszka Pomaska, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Za dyskusję. Przemysław Czarnek, również bardzo dziękuję. Kobiety w Polsce są bardzo mądre, naprawdę, proszę pani. I Krzysztof Bosak, również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. A za chwilę druga część programu, profesor Kazimierz Kik i Marcin Wolski. Zapraszamy. Dziś nie zajmujemy się tym, co każdy z państwa sobie myśli, w co każdy z państwa wierzy, ale tym, czy państwo polskie w końcu weźmie na siebie odpowiedzialność za miliony kobiet w Polsce, zadba o ich bezpieczeństwo, o ich zdrowie i o ich przyszłość. Naszą rolą. Przepraszam pani posłanko, przepraszam bardzo, ale zaraz, proszę państwa, pani posłanko, jakby była pani uprzejma zająć miejsce, panie pośle Matecki, mam prośbę, niech pan nie przeszkadza prowadzić obrady. Słyszy mnie pan? W tym głosie, który pan daje. Szanowni panie państwo. Pośle, nie, przepraszam bardzo, bo chciałbym, ale Monika, mogłabyś, tak, dać mi... Panie pośle, zwracam, halo, możesz usiąść, mogę cię prosić. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu. Panie pośle, na podstawie, proszę państwa, są takie momenty w trakcie prowadzenia Sejmu, że jest trochę emocji. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 3 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku. Rozumiem, że pan wyłączył urządzenie, rozumiem, że pan zrozumiał. Pani posłanko, bardzo proszę. Panie pośle, pan nigdy nie był w ciąży i pan nie wie, co to znaczy nosić dziecko i bać się. Więc sobie proszę nie wychodzić mi z jakimiś moralnymi, według pana, i etycznymi komentarzami. Każdy z nas będzie mógł zabrać głos w tej debacie. Ale pan nigdy nie będzie wiedział, co to znaczy bać się być w ciąży w Polsce. I druga część programu, a z nami w studiu są profesor Kazimierz Kik, politolog. Witamy. Dobry. Oraz Marcin Wolski, pisarz, publicysta, również serdecznie. Ja przypomnę sądę tylko dla państwa, dla naszych widzów oraz gości w studiu oczywiście. Czy posłowie powinni imprezować w hotelu sejmowym? Piszcie, głosujcie, skomentujemy na koniec programu wyniki. A nie bez powodu pytam, zadaliśmy takie pytanie w naszej sądzie, ponieważ w Superekspresie opublikowaliśmy nagranie
druga w nocy, posłowie się bawią, śpiewają piosenki o Grzegorzu Braunie, nawiązując do tych słynnych scen sejmowych z gaśnicą w Sejmie i tak dalej. Jak panowie komentują takie zachowania o drugiej w nocy w Sejmie, w hotelu sejmowym posłów? Krzyki, wrzaski. Powiem żartobliwie, gdyby to była wspólna zabawa posłów Platformy i posłów Prawa i Sprawiedliwości. Byli posłowie, jeszcze powiem, bo nie powiedziałem, Dariusz Matecki, Kamil Bortniczuk, posłowie, no posłowie prawicy, tak? PiS, Suwerenna Polska. No więc właśnie powiadam, że gdyby to byli posłowie obu przeciwstawnych frontów, czyli pogodzenie się ze sobą, no to byłoby bardzo pozytywne, bo to by prowadziło do ewentualnego zbliżenia i otwarcia się nawzajem. Ale to, co pan mówi, jeżeli w ogóle poważnie mówiąc, to jest niedopuszczalne, bo kto jest nauczycielem społeczeństwa polskiego? No przez wybrańcy narodu. Wybrańcy narodu. No w takim przypadku, w którą stronę idzie ta edukacja? No ja się mogę trochę nie zgodzić, ponieważ to jest hipokryzja, ludzie są ludźmi, zwłaszcza jeżeli są jeszcze młodzi. Jak ja sobie przypominam, co, wprawdzie nigdy nie byłem posłem, ale co w trasach człowiek wyczyniał, to wszystkie grzechy główne połamane, a poza tym, wie pan, to co pan powiedział o tym możliwości zbratania, to wymagałoby wehikułu czasu, bo ja pamiętam takie czasy, początek lat 90. i wtedy rzeczywiście ten hotel sejmowy był areną zbratań ponad podziałami, ba, bywała jedna wspólna, jakby to nazywać słowo, egeria w postaci Anastazji P., więc to były inne czasy. Rzeczywiście poseł powinien dawać przykład, ale pytanie, czy ten przykład nie kończy się na sali sejmowej i na wywiadzie? Kultura powinna pozwalać spać innym, to jest inna sprawa. Ale jeżeli chcieliby się w wytłumionym pomieszczeniu zabawić ze sobą, nie krzywdząc nikogo i jeszcze robić to dowcipnie, jestem ostrożnie dość liberalne, za. Dość liberalne podejście pana Marcina Wolskiego, no ale przypomnijmy, że o 9 rano posłowie, no nie tylko ci, w ogóle posłowie mieli obowiązki, prawda? Proszę pana, znowu powołam się swoim złym przykładem. Z kolegą Andrzejem świętej pamięci Zaorskim, piliśmy i pisaliśmy do godziny 4 i o godzinie 9 nagrywaliśmy kolejny magazyn. Ale posłowie pracują nad prawem, prawda? Nad tworzonym prawem. A myśmy robili audycję, na którą czekał milion mieszkańców Polski. Nie no, wszystko zależy od indywidualnego wydolności, a potem były inne czasy. Dzisiaj artysta nie siadłby na kacu do samochodu. Profesor Kik. Nie no, artyści tak, oczywiście. Ale nie politycy chyba, prawda? Ale polityk powinien być przewodnikiem narodu. To jest poza wszelką dyskusją. I intelektualnym, ideowym, programowym, no i w ogóle także ogólnokulturalnym. Ja myślę sobie tak, że to wskazuje albo odzwierciedla pewne bardzo niepokojące zjawisko w polityce, nie tylko polskiej, negatywnych mechanizmów naboru do klasy politycznej. Potem te efekty negatywnych mechanizmów naboru pokazują się w różnych wyrazach. No, to jest jeden z tych wyrazów. Żeby robić knajpę z hotelu sejmowego, to naprawdę no, gratuluję. Dobrze, to panowie, przejdźmy do poważniejszych tematów politycznych. No właśnie, kto wygrał według was wybory? PiS mówi, że PiS wygrało, Platforma mówi, że to Platforma wygrała, Trzecia Droga, że to sukces. Nawet Konfederacja odtrąbia sukces. Marcin Wolski. Po pierwsze wygrało zaskoczenie. Czyli zaskoczenia, ponieważ tego się raczej nie spodziewano. Spodziewano się właściwie takiego wariantu, że PiS powalony jesienią będzie dopiero się zbierał, jeżeli wyjdzie na jakiś remis. Tego. Spatrząc pod tym kątem, to jest gigantyczny sukces. Zostanie dobity, prawda? Tak, były takie. Gigantyczny sukces PiSu i ogromna klęska Platformy, która obiecywała do ostatniej chwili, że nie przejaskrawia pan prawie trochę, jak w potopie Szwedzi mówili, nie masz już Czarneckiego. Tu się okazało, że PiS nie tylko obronił te jedno województwo, ale ma wpływy w czterech i jeżeli gdzieś jeszcze się uda koalicyjnie, to więcej. Po drugie, nie stracił w liczbach bezwzględnych. Wbrew temu, co mówi bardzo wielu komentatorów, uważam, że jednym z głównych wygranych jest, uwaga, Trzecia Droga. Ponieważ wybiła się na pozycję, inna sprawa, czy zechce ją wykorzystać, obrotowego. Przecież jeżeli popatrzymy sobie na te mapy, którymi nas katują różne telewizje do znudzenia, co z nich wynika? Otóż wynika, że
samodzielnie można rządzić czy PiS, czy Platforma w jednym, czy dwóch województwach. We wszystkich innych jest koalicjant. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, gdyby nie stawać rzeczy doktrynalnie, Platforma może rządzić, przepraszam, trzecia droga może rządzić wszędzie. I to jest też wielki sukces. Poza tym okazało się, że nie jest to twór jednorazowy. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często przy powstawaniu takich nowych ciał jak trzecia droga, to już zaraz po wyborach nie było potem śladu. A to jest jeszcze ten efekt chyba wyborów parlamentarnych, jeśli chodzi o trzecią drogę, prawda? Profesor Kik. No, przegrała demokracja, to jest po pierwsze, spadła reprezentatywność samorządu polskiego, no bo tu mamy 74-75 reprezentatywność parlamentarną, a tu mamy 51-52, czyli powrót do status quo sprzed wyborów 2018 roku. To po pierwsze, czyli po drugie, statystycznie wygrał PiS, a faktycznie wygrała koalicja rządząca. To tak jak w wyborach, czyli powtórzyło się 15 października. Dlaczego? Każde z tych ugrupowań postawiło sobie inne cele. Zwycięstwo w sejmikach postawiło sobie Platforma i wygrała. Zwycięstwo w radach powiatów postawiło przed sobą sukces, Prawo i Sprawiedliwość i wygrało, ale wygrało tylko proporcjonalnie z Platformą Obywatelską. Natomiast generalnie rzecz biorąc, kto przegrał? Samorząd. A Lewica? No chyba nie tak miało być. No nie, no Lewica to już w ogóle troszeczkę kuleje. Tu się zgodzimy. Kuleje. Więc ja bym powiedział tak, że dopiero musimy poczekać na miasta. One mają te swoje drugie. No i wiadomo, które miasta, w których miastach kto wygrał. I musimy poczekać na gminy. Bo tak się bardzo brzydko dla polskiej demokracji zdarza, że samorządowcy bezpartyjni są spychani do gmin. I to tych najbiedniejszych, najmniejszych. A ta lawina partyjniactwa idzie do dużych miast, do sejmików i do rad powiatowych. Pytanie do obu panów. Najpierw do pana Marcina Wolskiego. Co te wyniki wyborów samorządowych mówią nam w kontekście zbliżających się wyborów europarlamentarnych? Jeszcze chciałem powiedzieć sprawę miast. Rzeczywiście miasta jest to problem i to jest lekcja jeszcze przez PiS nieodrobiona. Absolutnie, absolutnie tak. Zresztą nikt tego nie oczekiwał, aczkolwiek biorąc pod uwagę wynik chociażby pana Jakiego, no to krok pana Bocheńskiego śmiały, ale nie jest sukcesem. Więc to jest pierwsza sprawa. Pod kątem wyborów europejskich, powiem szczerze, wiatr niesłychanie dmie w żagle prawicy, zwłaszcza po w tej chwili pakcie migracyjnym, zwłaszcza po Zielonym Ładzie. Po prostu właściwie każdy wynik pozytywny będzie już wielkim sukcesem koalicji, ponieważ tego się nie da bronić. Oczywiście koalicja będzie wykonywała różne numery. Będzie się Tusk jawił jako przeciwnik migracji, jako, a to już będzie robił PSL, czyli droga, przeciwnik Zielonego Ładu. Pytanie, na ile ich głosy będą wiarygodne? Ja sądzę, że jeszcze parę tygodni temu wydawało mi się, że wybory europejskie mogą być klęską PiSu. W tej chwili jestem przekonany, że są skazani na sukces, chyba że zrobią jakieś monstrualne błędy. Profesor Kazimierz Kik. No generalnie rzecz biorąc, w całej Europie dostrzegamy wznoszącą się falę populizmu. Znaczy wpływów wyborczych w kampanii do wyborów Parlamentu Europejskiego. W Niemczech prawdopodobnie Alternatywa dla Niemiec zyska więcej. We Francji partia Le Pen prawdopodobnie zyska więcej. Tam jest jeszcze nowy twór w Niemczech, powiedzmy Sary, tak? Wagenknecht, tak? Tak, ale to suma. Taki populistyczno-lewicowo-narodowy. No, tak, suma. Więc ja boję się, no bo jestem proeuropejski, prawda? Jako profesor politologii. Wiem, w czym leży szansa Polski, prawda? I to jest inny problem, inny temat. Ale myślę sobie, bardzo się boję tego, że dwie frakcje populistyczne w Parlamencie Europejskim, które do tej pory były gdzieś 20-23% stanu posiadania Europarlamentu, mogą osiągnąć 30% stanu posiadania, a to znaczy
osiągnąć prawo wetowania, blokowania daleko posuniętych koncepcji integracyjnych. I to byłoby zagrożenie. I tutaj w tym wypadku, schodząc na polskie podwórko, to myślę, że w Europie wcale sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości się nie pogarsza. Odwrotnie. Odwrotnie, liczba osób w społeczeństwach europejskich, która poddana jest procesowi zwiększania nierówności ekonomicznych i społecznych w warunkach neoliberalnej gospodarki światowej i europejskiej, także rośnie. I no tak, tylko że co z tego, skoro PiS nie ma zdolności koalicyjnych i może nie rządzić tutaj, prawda, przez kolejne 4 czy 8 lat. To są błędy taktyczne, polaryzacja polityczna. Niestety ona idzie. Może wygrywać, prawda, jak ostatnie wybory, czy tak, wcześniej, a tak, ale właśnie, nie rządzić. No właśnie, tak, to jest problem. Słabością PiSu jest właśnie to, że jest partią wodzowską. No ale jak utrzymać byłoby wodzostwo w warunkach, kiedy byłoby jeszcze 2-3 partie? To tak zobaczymy, jak to wyjdzie na tym koalicja rządząca z panem Donaldem Tuskiem na czele, który też jest wodzem. Czy ta koalicja się utrzyma na dłuższą metę przy tego typu mechanizmach, dominacji tego typu mechanizmów? Polaryzacja polityczna powoduje, że mamy niestety partie wodzowskie. Partie wodzowskie powodują, że mamy nieliczne partie. To wszystko powoduje, że mamy niereprezentatywną demokrację. I tak się zamyka. Marcin, ja chciałem po pierwsze z jedną rzeczą nie zgodzić, tak na gruncie definicyjnym, po prostu nienawidzę słowa populizm. Mówmy prawica, mówmy konserwatyści, ponieważ populizm, gdyby odedrzeć z tego złe nazwa, to jest po prostu demokracja, to jest lud. To jest reprezentowanie władzy ludu. I po prostu, jeżeli lud ma rację, lud ustanawia konstytucję, lud ustanawia rządy. I jeżeli lud powie lewactwu rządzącemu obecnie w Europie wynocha, to będzie najszczęśliwszy dzień. Żeby było jasne, nie mylmy lewicy, tej tradycyjnej lewicy, która broniła praw ludzi, z pomysłami Zielony Ład, z pomysłami rewolucja kontrkulturowa, czy wreszcie z szaleństwem migracyjnym. Nie wiem, czy to się skończy tym, że trzeba będzie zmienić nazwę Prowansji na Nowy Senegal, a może Bawarii na Sudan bardzo północny. W związku z tym ja uważam, że po pierwsze nie 30%, a żeby w Europie cokolwiek się zmieniło, 50% muszą dostać partie demokratyczne o orientacji, nazwijmy, żeby nie odrażnić, tradycyjno-konserwatywnej. Profesor Kika, z wocem. Chcę powiedzieć, że populizm to nie jest prawica. Dlaczego? Czysta prawica, na przykład Prawo i Sprawiedliwość, to około 20% najwyżej tego żelaznego elektoratu. A kto stanowi te 10-15%? Lewica socjalna. Elektorat socjalny, który zostawiony został przez lewicę. W sumie zatem, jeżeli nazwiemy Prawo i Sprawiedliwość partią prawicową, skrajnie prawicową, mylimy się, ponieważ wokół tego jądra prawicowego jest socjalny element składowy dawnej lewicy polskiej, który powoduje, że ta partia wygrywa, bo to jest ten czynnik, który daje jej zwycięstwo. Więc to nie jest prawica, to jest populizm. Prawda? To, co pan powiedział przed chwilą, definiując, że lud i tak dalej, to jest typowy argument i hasło ugrupowań populistycznych, nie prawicowych. No ale proszę zwrócić uwagę, że historia tak się jakoś układa, że albo partie uwzględniają postulaty, nazwijmy tego, ludu, albo przestają istnieć. Tam panu klasyczny przykład. W którymś momencie jedna z tych wielkich partii, Torysi Wigowie, zniknęła, ponieważ miejsce zajęli socjaliści, czyli Labour Party. A co jest jeszcze ciekawsze, dlaczego ocaleli konserwatyści w Wielkiej Brytanii? Ponieważ wszystkie reformy, które głosili socjaliści, uprzedzali konserwatyści i je realizowali. Czyli był to, można powiedzieć, zdrowy populizm. Ale ja mówię o chorobie, która trawi Europę. Europę trawi doktrynerstwo. Ja, być może oczywiście pan profesor w dłuższej dyskusji mnie przekona, nie widzę żadnych argumentów za relokacją, za migracją, w ogóle za migracją i to takie, jak jest pojęta, bo może gdybyśmy tu sprowadzali Chińczyków, katolików, to miałoby to jakikolwiek sens, bo po pierwsze wypracowali, po drugie nie wywracali naszej tradycji. Natomiast w tej chwili widzimy na naszych oczach, ja jako znawca historii widzę
IV, V wiek, upadek cesarza rzymskiego, za który za chwilę w tym Imperium Rzymskim nie będzie Rzymian. Ale w związku z tym wszystko jest przed nami i ja sądzę, że to, co pan nazywa falą populizmu, jest pewnego rodzaju zdrowym odruchem. Oczywiście temu zdrowemu odruchowi towarzyszy coś, co pan, na co pan zwrócił uwagę, mianowicie ta skłonność do partii wodzowskich. To jest, niech pan zobaczy, jeżeli przerobimy historię międzywojnia, niech pan zobaczy, że w międzywojniu praktycznie rzecz biorąc, poza Wielką Brytanią, wszędzie bankrutują systemy w pełni demokratyczne. No już tu Międzymorze prawie w całości jest, ma rządy dyktatorskie. Polska ma system delikatnie mówiąc autorytarny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu pewna formuła demokracji się wyczerpuje. Jeżeli ta demokracja nie odnajdzie sposobu, to my możemy niezależnie od tych wszystkich przegięć wylądować w dyktaturze, przy czym ta dyktatura nie przesądza barwy. Ona może być błękitna, ona może być tęczowa, ona nawet może być różowa. Profesor Kik. Globalizacja w duchu neoliberalnym prowadzi gospodarki w świecie i w Europie także, prowadzi do zwiększania się nierówności ekonomicznych. Rodzi się świat 80-20. I krótko mówiąc, to co my określamy mianem populizmu, a nie prawicy. Prawica nigdy nie osiągnie tego typu poparcia, jako prawica rzecz jasna, jeżeli nie uwzględnimy zmian społecznych zachodzących w społeczeństwach pod wpływem neoliberalnej globalizacji. To znaczy biedniejąca, te różnicujące się materialnie, ekonomicznie społeczeństwo, zmieniający się charakter społeczeństwa. I ogromna większość, to jest proces uświadamiania sobie konsekwencji tej narastania tych nierówności ekonomicznych. Panowie, czy takie wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego jak z wczoraj, to był zamach Putina, czy one o katastrofie smoleńskiej mówimy oczywiście, czy one szkodzą, czy pomagają, jeśli chodzi o poparcie, notowania dla prawicy, dla Prawa i Sprawiedliwości? W tej chwili nie mają z pełnym szacunkiem do prezesa, nie mają żadnego znaczenia, ponieważ one trafiają bądź odbijają się od sztywnych elektoratów. Elektorat twardy, prawa sprawiedliwości, tak, ale dzisiaj nie budujemy centrum, nie ma jeszcze wyborów prezydenckich, bo jak wiadomo, kiedy będzie potrzeba szukania środka, to wtedy to... Być za późno wtedy właśnie, może warto zacząć już to robić, tak? No tak, ale wie pan co? Jak to rozwiązać? To jest tak, jak wie pan, idzie facet z psem i mają statystycznie, ile mają? Trzy nogi, prawda? Więc tu jakiekolwiek uśrednianie sprawy nie rozwiąże. Pozostaje bractwo pancernej brzozy i jak tam inni złośliwi mówią, sekta smoleńska i oni zostają przy sobie. Tu mieliśmy przed chwilą dyskusję. Pani Pomaska twierdzi, że nie ma żadnych dowodów, a pan Macierewicz to jest czysta hochsztapleria. Profesor Czarnek mówi wręcz przeciwnie, rzecz jest oczywista. Moje prywatne zdanie na ten temat, oczywiście pomijam moje powieści na poły fantastyczne na ten temat, jest takie, że gdyby to nie był zamach Putina, to jeden promil, to jest taka możliwość. Po prostu, gdyby to był amerykański sąd przysięgłych, Putin jest tym, kim jest, jego interes był absolutnie, polegał na wyeliminowaniu przywódcy i oporu w centralnej Europie i po trzecie miał sposobność. To wystarczyłoby, żeby ława przysięgłych w Stanach Zjednoczonych skazała go na dożywocie. A jak było naprawdę, tego się tak w tych już tysiącu promilach dowiemy, kiedy otworzą archiwa Łubianki. Profesor Kazimierz Kik. My Polacy musimy zawrócić ze złej ścieżki opartej na wnioskach z historii wynoszonych. Mianowicie, że musimy koniecznie być wrogiem Niemiec i Rosji. Losy Polski w poważnym stopniu, jak widzimy, oparte na takim rozumowaniu, prowadziły do zaborów, wojen, milionów zabitych Polaków i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę powiedzieć, że dopóki nie przemyślimy naszej geopolitycznej koncepcji i nie przejdziemy na tory myślenia, że Polska musi być otoczona przyjaciółmi. Czyli musi zmienić sposób myślenia, mentalność całkowitą, jeżeli Polska będzie miała wokół siebie dwóch wrogów i sama będzie nad tymi wrogami pracowała. Od Niemców chcemy oczywiście pieniądze za drugą wojnę światową i słusznie. Ja nie twierdzę, że niesłusznie. A Rosjan to ciągle oczywiście nie lubimy, prawda?
musimy się nauczyć jednym. Bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo biologiczne Polaków i powodzenie ekonomiczne Polaków polega na całkowitej zmianie tego paradygmatu. Przyjaciół szukaj wokół siebie, a wrogów daleko. Jak najdalej od Polski. Natomiast to, co pan powiedział o tym, tej sprawie Smoleńska, to Smoleńsk był wytworem między innymi na nowo ciągle powtarzanego polskiego błędu. Szukaj wroga blisko, a przyjaciół daleko. Marcin Wolski? No, nie zgadza się po pierwsze z jedną rzeczą, że w ogóle jest w polityce coś takiego jak przyjaźń. Są wyłącznie interesy, czyli na przykład należy, nawet z tymi naszymi sąsiadami, z którymi mamy emocjonalne różne konotacje, szukać wspólnoty interesów. Oczywiście bardzo trudno robić dzisiaj szukać wspólnoty interesów z Rosją, która jest agresywnym mocarstwem i w zasadzie dzisiaj jedynym sposobem na Rosję to jest jej anihilacja, którego oczywiście nikt nie zrobi. Z Niemcami oczywiście można się jak najbardziej dogadywać, układać, ale też nie na klęczkach, ponieważ jesteśmy silnym państwem. Pierwsza sprawa, która jest dla nas potrzebna, to jest po pierwsze być silni, po drugie być może nie zadrażniać, tylko że, przepraszam bardzo, sprawa smoleńska jest rzeczą, której potwornie trudno, wie pan, ukrywanie przez ileś tam lat sprawy katyńskiej dla dobra sprawy, przecież wiemy, jak zachowywali się nasi alianci, jak to wyciszali, ta sprawa wybiła. Moim zdaniem najprostsze byłoby przyjąć i iść dalej. No oczywiście nikt życia ludziom nie wróci i... No ale z taką Rosją, jaka jest, trzeba będzie kiedyś rozmawiać. W końcu myśmy uczestniczyli w paru zamachach na carów, oni nas tam parokrotnie okupowali, ale być może z Rosją demokratyczną da się na jakichś rozsądnych sprawach ułożyć. Natomiast dzisiaj powiedzmy sobie, nie da się z państwem, które dokonuje dookoła czynów ludobójczych, bo chyba tu się zgodzimy, że to co jest na Ukrainie, jest demokratyczną ekspedycją pokojową. W tej chwili rozmowa jest wykluczona. W tej chwili trzeba zrobić wszystko, żeby Rosja albo wyszła z tej wojny pobita, albo został zawarty pokój, który na długie lata zagwarantuje, że te siły rosyjskie tu do nas nie wejdą. Żeby grać w karty i wygrać, trzeba mieć dobre karty. Jeżeli popatrzymy na nasze karty, jakie my mamy w naszych rękach, nie mamy żadnych kart, tak prawdę mówiąc. Albo jesteśmy kartą w czyichś rękach. Rozgrywani jesteśmy przez różne strony. Już nie chcę tego powtarzać. Uczmy się od mądrzejszych. Uczmy się, uwaga, powiem straszne słowo, od Niemców. Dlaczego? Wszystkie wojny i wszystkie straty niemieckie, jakie były ponoszone w historii, wynikały z wojen francusko-niemieckich. Niemcy potrafili w latach 60. przemyśleć te wszystkie przyczyny swoich niepowodzeń i klęsk i potrafili się z Francją porozumieć, dogadać, podpisać sojusz taki na śmierć życie. Niemcy, przecież którzy przegrali z Rosją, właśnie tak jak pan słusznie powiedział, w kategoriach myślenia, kategoriami interesów, potrafili z Rosją wrócić do tego układu. Świat zmierza w stronę wielobiegunową. Niemcy i Francja, chcąc wygrać dla Europy podmiotowość w świecie wielobiegunowym, muszą to robić z Rosją, bo bez Rosji tego nie osiągną. Bo wtedy Niemcy... Jak pan sobie to dzisiaj wyobraża z Rosją? Wie pan, to jest... Dzisiaj jesteśmy w zaułku śmiertelnym, niedobrym, niepokojącym zaułku jako konsekwencja wszystkiego, co dotychczas było. Nieoficjalnie mówi się, że po dojściu Trumpa być może ceną za pokój, za wyjście Rosji jest oddanie Rosji Krymu. No to proszę bardzo, wprowadźmy jeszcze 10 lat wojny i niech wyginie połowa albo 3/4 Ukraińców, prawda? A Polska być może będzie cały czas pod wpływem lęków przed rosyjską bronią nuklearną. Jeżeli chcemy narazić biologiczną byt polskiego narodu, to patrzmy w historię i uczmy się tego, co historia mówi, że Polska i Niemców, i Rosjan, a wtedy oni musieli nas zdusić, żeby mieli spokój wreszcie. I nie czekajmy na taki moment, w którym jeszcze raz będzie musiała się powtórzyć historia, bo Stany Zjednoczone kiedyś muszą przejść na Pacyfik. I tak zostawią Europę Niemcom. I my musimy sobie z tego zdawać sprawę. No po pierwsze muszą być Niemcy, zostawią Europę Turką, bo wtedy już nie będzie w Niemczech ani jednego Niemca, więc to jest nasza przyszłość. Druga sprawa. To, co pan powiedział o układzie niemiecko-francuskim, to jest układ zrównoważony. Bardzo łatwo dogadywać się, gdybyśmy my mieli tutaj jako partnera obok nas, bo ja wiem, Hiszpanię,
to byłoby bardzo prosto. Krajopodobne potencjale i tak dalej. My w sytuacji niemieckiej zawsze jesteśmy jako was. A dlatego jedno z najlepszych pomysłów, aczkolwiek jak zwykle się on nie do końca udał, to była inicjatywa Międzymorza. Stworzenie jakiejś federacji. Przegrana idea. Być może dlaczego? Przegrana, ale, pomysł niezły, bo tylko wtedy, jeżeli powiedzmy sobie, wobec tych tam 80 czy 90 milionowych Niemiec stoi jakiś twór liczący 100 milionów, a plus Ukraińcy to już w ogóle olbrzymi, wtedy możliwa jest równowaga. Jeżeli nie, to zawsze będziemy w sytuacji klienta. I teraz pytanie, albo będziemy tym klientem w miarę hardym, w miarę stanowczym, mimo że słabszym, albo będziemy klientem, który się będzie podlizywał i jeszcze przenosił na tacy coś, czego oni wcale od nas nie żądają. Zadajmy sobie pytanie. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku. Trochę innej niż ta, co jest dobrze, obecnie. Dzięki komu? Prawda? Kto był największym zagorzałym zwolennikiem przyjęcia Polski i inspiratorem także tego? To jest po pierwsze. Po drugie, Polska osiągnęła ogromny sukces ekonomiczny w rozwoju gospodarczym, a także cywilizacyjnym. Dzięki komu w większości? Dzięki współpracy gospodarczej z Niemcami. I czy można powiedzieć, że im gorsza sytuacja Niemiec teraz gospodarcza, tym gorsza pozycja Polski? Tak. I my musimy wyciągać wnioski z procesów, które przynoszą Polsce korzyści. Bo jeżeli nam się wydaje, tak jak pan powiedział o tym Trójmorzu, to była inicjatywa czyja? No amerykańska jak zwykle i chorwacka, ale amerykańska. Gdzie ona się urodziła? No w Nowym Jorku. I dlaczego przegrała? Bo miała być realizowana tutaj, gdzie ona całkowicie nie pasuje. Musi mieć swój rozum, ale nie rozum oparty na klęskach historii, tylko rozum oparty na rozwoju cywilizacyjnym Polaków. I Marcin Wolski? No nie, to byłby... To jest na dłuższą dyskusję, prawda? Ponieważ ja się absolutnie nie zgadzam, ponieważ mamy, powiedzmy sobie, nie wiem, Wietnam nie jest jakimś dożywotnim klientem, czy jeszcze te bardziej Filipiny, Chin. Nie, że można utrzymywać swoją suwerenność i to suwerenność gospodarczą. Co więcej, przepraszam bardzo, im słabsze Niemcy, tym dla Polaków dobrze. Ponieważ być może w naszych supermarketach będzie wtedy żywność polska, a nie niemiecka. Więc mam zupełnie, że tak powiem, inne widzenie. Czy w dzisiejszych czasach globalizacji, współzależności... Tak, podobnie jest konkurencja. Raczej... Przepraszam nie, bardzo. Ja odwrotnie myślę, że właśnie że to, co pan profesor Kik mówi, no, idea współzależności, globalizacji, to wszystko jest powiązane, więc im gorsza sytuacja Niemiec, tym gorsza też nasza. Polski. Ale dlaczego? Przepraszam bardzo. Jeżeli jest to świat, który mimo wszystko oparty jest na konkurencji, to niech zwyciężają lepsi. Ja uważam, że nasz sukces gospodarczy jest w wielkim stopniu zasługą tysięcy, milionów Polaków, którzy pracują, robią, pomyślają i tak dalej, a nie jest tym, czym co podarowali nam Niemcy. W czyich fabrykach pracują? Bo no, polskich nie widzę. Dlatego, że te fabryki wykupili Niemcy, ale to może wchodzę w populizm. Na koniec wyniki sądy i poproszę was o krótki komentarz. Czy posłowie powinni imprezować w hotelu sejmowym? Tak, 32%, nie 60%. 68% Marcin Wolski. No jestem zdumiony. Wprawdzie większość konstytucyjna jest przeciw, ale istnieje również margines tolerancji. Jeszcze raz powtórzę. Nawet powinni imprezować w hotelu pozyskim, bo gorzej, gdyby rozrabiali na krakowskim przedmieściu, ale niech imprezują kulturalnie i spokojnie. I profesor Kazimierz. Nie ma imprezy kulturalnej i spokojnej w Sejmie, prawda, w hotelu sejmowym. Dlatego myślę, że Polacy dojrzewają cywilizacyjnie i Polacy mają rację. Profesor Kazimierz Kik, Marcin Wolski, bardzo panom dziękuję za dzisiejszą ciekawą rozmowę. A ja dziękuję państwu za dziś również i zapraszam na jutro w imieniu Antoniego Dudka, a my się widzimy w czwartek za tydzień. Do widzenia. To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco.
Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, Raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.